Drodzy Państwo, ja myślę, że powinniśmy też przywitać dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, panią Dorotę Ignasiak, zastępcę dyrektora, pana Dariusza Stańdo, wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Proszę Państwa, bardzo dużo dzieje się na ziemi tomaszowskiej, w niedalekiej Spale, w Centralnym Ośrodku Sportu. Wczoraj był obecny pan premier Mateusz Morawiecki, wielu znakomitych gości, ministrów, prezesów spółek Skarbu Państwa. Rano był marszałek Grzegorz Schreiber, był również wojewoda Tobiasz Bocheński. Proszę Państwa, niezliczona ilość ważnych, bardzo istotnych osób, które chciały się tutaj na naszej ziemi spotkać. My chcemy oczywiście to w jakiś sposób wykorzystać. Tak, panie Wo? Chcemy to wykorzystać właśnie, żeby móc ewentualnie pozyskiwać nowe środki zarówno dla samorządu powiatowego, miejskiego, ale również i samorządów gminnych, bo mamy tutaj przedstawicieli oczywiście dwóch gmin, Będków i Czerniewice. Proszę Państwa, piękne, wspaniałe wydarzenie. Ja bardzo się cieszę, że ono doszło do skutku po tych dwóch latach pandemii. To oczekiwanie było takie nieprawdopodobne, czy się uda, czy będzie pogoda, czy tutaj przyjdą ludzie, czy będą chcieli wziąć udział w tych wszystkich wydarzeniach, które są dopiero przed nami. Ale widzimy, że stopniowo coraz więcej osób przybywa. Tam widzimy z boku budynku pięknie obrane zespoły, stroje ludowe, czyli nie tylko w gminach, proszę Państwa, ale również na terenie miasta chcemy kultywować to wszystko, co wiąże się z naszą tradycją, kulturą, a przede wszystkim tożsamością narodową. To jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli to, co jest wypracowane przez pokolenia Polaków. My tylko staramy się jakby dalej zachęcić młode pokolenie do tego, żebyśmy, proszę Państwa, mogli zachować swoją tożsamość. Jest tutaj pan wójt Andrzej Bednarek. Byliśmy u niego tydzień temu na kulinariach w Czerniewicach. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy panu wójtowi, bo przygotował wyjątkową uroczystość. Tysiące osób, które chciały wziąć udział w tym wydarzeniu i radość. A to, co szczególnie mi się, panie wójcie, podobało, to pana orkiestra. Nie wiem, czy młodzieżowa, czy dziecięca, proszę Państwa, zbudowana od nowa. To jest coś, co buduje nasze serca, daje radość i taką nadzieję, że to wszystko, co już powiedziałem, wiąże się z naszą historią i tradycją, będzie dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest oczywiście tutaj obecny wójt Dariusz Misztal, który też wpisuje się ze swoją uroczystością, imprezą odnośnie pisanek wielkanocnych, tak, żebyśmy poznawali tą naszą kulturę w różnoraki sposób. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, że takie działania są podejmowane. A myślę, że trzeba przede wszystkim podziękować Państwu, że chcieliście tutaj dzisiaj przyjść, bawić się z nami, radować, uśmiechać się i poprzebywać ze sobą, bo tego już brakowało przez ostatnie miesiące i lata. Także bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim miłej, radosnej zabawy i żeby każdy mógł odnaleźć przynajmniej w tym programie dzisiejszym, on jest dość długi, do północy, drodzy Państwo, żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie i mógł wyjść stąd po prostu szczęśliwy i radosny. Także życzę wszystkiego dobrego.